Panowie, karaba, zobacz. Bolek goni, kurwa, rakietę. Bolek goni rakietę. A! Ale kurwa, jeszcze nie umie razem chodzić, nie? Nie, bo jeszcze sam tego rozkurzone. Oj. Panowie, panowie i panie, tutaj Bolesław goni. Lot. A zobaczcie, tutaj kurwa co ma. Rakietę. Pan Bolesław ma rakietę, nie? Kurwa, fajne rewerki. Możemy odpalić, Boluś? Chodź. A jak to kupimy nowo, kurwa? Do chwili. No chuj w dupę. Nie odpalajcie. No Boluś, kurwa, będzie. Zobaczcie, panowie. Panowie, zobaczcie. Fajerwerki, kurwa. I poszła. Zobaczcie. Kurwa, poszły. Panowie, u Bolka jestem w gościach. Tu impreza. Panie Bolesławie, coś pan powie? Kurwa, co tam? Przyjebało gdzieś to, bo to jest z kijem jest, nie? Przyjebało coś? No ta petarda spadła z kijem. Syreny włączyli, straż pożarna leci, Bolek. Samolot jest szczerze. Samolot byśmy przyjebali. Jak odruszył, kurwa. Ale on skończył, widziałeś jak u nich zrobił samolot? Boluś, ile gonisz? Kurwa, Andrzej, ponad 200, ale jeszcze rozpierzone nie bardzo. Rozpierzone, rozganiane, jesteśmy w odwiedzinach u pana Bolesława. Karamba, tak się goni, tak się goni. Się pracuje i się goni. Karamba, trzy miesiące dawał w rurę. Mówi, tak? Mówi, że Bolek się coś obraził, nie dzwoni, nie odbiera. Pytał się, kiedy tam przyjedzie do niego. Nie, odbiorę kiedyś tam, nie mam. Ale i brzawka. Czasu też tak, nie? No zobacz, te kunciate, to ja bym szlak z nimi trafił. Pojedynki i tak wysoko, że i do wieczora, tak, do nocy. Tak, ja tak ci podam do tego, tak. Boluś, chcesz, żeby to ci dobrze chodziło, to musisz trochę je przebrać. Który ci się nie podoba, do ostatniego gojemnika, nie masz gdzie wrzucać, nie? Tu je przebierze, ten, Jaszczą. Pocztowy tam widzę jest też, tak? No Jaszczą go ostatnio wziął, ale wieczorem przyszedł jeszcze taką dziurę, a jakoś mu się tam musiał... A co, dzisiaj wolę miałeś? Tak, nie dzisiaj wolę. Wolne. Już ile razy je szprycujesz, widzę? Wolne. Dajesz im ostro? Masz zapal. Dobrego papierosa. Ze trzy razy zawsze je. Z mojej maszyny. Sam kręcę już. Nie, ja twojego zapal. Specjalnie to powiedział, żeby nie brał. To żabki. Tańsze. Ten strzał był dobry, może się będzie bał. Jeszcze jedną mam. Ten czubek przyjechał mi, wystrzelał mi tam. Wystrzelałem? Ile zapłacić? Ile dam? 15 zł? Odkupić. O, to ten wiedeński? Daj mi go w prezencie. Co bym schował z dwie parki. Te wiedeńskie mi się podobają. Do kolegi zadzwonię, czy mi samczyka. Tylko byś musiał powiedzieć, czy to jest samiczka. 10? Nie, bo to jest kończaty, on był biały, to nie on jest. Aha, to jest. Tamten był biały. Calutki. Ale tam raz, dwa, trzy, cztery. Prawie zobaczcie jak te kończaty, nie? To małpy. No, ale co to ci chodzi do ciemka, nie to zamknąć, nic takie pojebane, małpy. I to jeszcze. Nie umiem latać w stadzie. Czekajcie, dam pauzę. Dałem pauzę, bo gwizdnęłem, a wy nie lubicie, bo zaraz pospadacie z krzeseł. Zobaczcie, pan Bolesław. Gdzie idziemy teraz? Kogoś chcesz pozdrowić, żeby się spotkać? A pozdrawiamy wszystkich hodowców, pozdrawiamy. Gdzie idziemy? Na Sulejówek stary, nie? Na Sulejóweczek, jedziemy, kiedy zaraz... Sikiery bierzemy? Sobotę na niedzielę, Sikiery bierzemy? Czy ciupagi? Nam sikiery? No, spokojnie, na razie. Grzecznie, panowie, świrujemy, nie? Przemek nie jedzie z nami. Nie? No bo jedzie do Olsztyna na mecz, zapomniał. W niedzielę się zbierają kibice wszyscy i jadą na mecz, wiesz? Ale jak było mówione, zamówiony jest transport, czy jedzie, czy nie jedzie, paliwo i tak płaci. Czemu już będziesz oglądał tam te parę stówek tam w tą, czy w tamtą, to... Bo jak też nie musisz jechać, a i tak za paliwo płacisz. Jedziesz, nie? Ja to jadę akurat. Jadę zobaczyć. Jedziemy, wyjeżdżamy w sobotę, w nocy. Czy bierzemy coś? Nie. Flachę? Flachę? Bez gołębi, tak? Ja nie, chcę gołębi, bo albo idę oglądać, albo idę... Jak chcesz sprzedać, to musisz przy klatce stać. Ja nie mam już do sprzedania prawie nic. Nie mam na rynek. Gdzie to? Byśmy musieli jechać ciężarówką z tymi twoimi. Później. Ale ty tak jak jedziesz na rynek, to zamiast sprzedać, to jeszcze doniesiesz z 50. Co? Nie, starczy, kurwa, taki. Ale gołębnik, panowie, pan Bolesław, gołębnik tam z tyłu jeszcze kolejny stawia, musi żonę przegadać, nie? Nie, tam jak z tą działką trzeba mieć jeszcze ten kawałek. Stawiasz gołębnik kolejny? Po cichu? To będę
przestawiał ten. Po cichu będziesz, słyszysz? Po cichu stawiasz? Trzeba jakoś, wiesz. Żeby żony, nie? Tego stąd zabrać, bo tu ci niepotrzebny on, jak tam będziesz miał działkę. Po co wszystko na przodzie? Ale zobacz, Wolek, te mają sztycha, zobacz, jak chodzą, jak pracują. Te jest dobrze, bo pracują. Co, jak one się nie pogubiły? No muszą pogubić te pióra. Kiedy jakiś locik robimy? Teraz tak. Ja już tak na szybki, patrzcie, kiedy mi porzucają. No to zawsze możesz powyrywać. No to już Jarek jest przygotowany ten przy Sprawrycznej i trzymały Jasiu. No oni wszyscy chcą do haka najpierw to puścić, tu nie ja mam tam zabić. O, to ja muszę się panowie sprężać, bo je tutaj trzeba przywieźć. Bo pan Janek tutaj też, kurde, tam ma chyba z 80, ten chce przywieźć setkę, to 180, no i tu moich ponad 200, ponad 400 pójdzie do góry. Do góry? Gdzieś lot robimy? Ty, ale może... Z 80 to było 500. Ja bym przywiózł wszystkie. O, ale była pełna sumka, ale wiesz, gdzie możemy puścić? 500. Pod tym. Kastoramą. Każdy będzie miał dobre kilometry. Słyszysz? Ale ja to bym musiał jeszcze przepuścić się najpierw. A tam. Nie loty, nie loty, nie hidrof. I zjedz. No zobaczcie takie gołębie. Co to za gołębie? To nerwica tylko bierze, nie dość, że to pojedynczo no, lata. Ciemka, nieraz, ciemno. Z 7 jeszcze siedzi na górze. To te lampy już zapalam. Nieraz, to masz swoją elektrownię, mówili w radiu. Ale to już... Elektrownię masz swoją? Ale to już tego pokazuję. Jakoś na lewo prąd ciągniesz, czy nie? No to nie dla mnie. Na lewo. Woluś, lepiej się śmiać. Piwka Woluś już nie pije. Rozrobił im czosnek, widziałem. Jechałem do mamy, mówię, zajadę. Bo Świro pisał mi, ile sobie zostawią. Zobaczcie, jakie ma jeszcze asiory. A ten wodzian siwy, jaki ładny, ty. Ma siwych wodzianów. Ma tego. Biedeński tu mi się podoba. Muszę od niego go wycygadzić, panowie. Zaraz wam pokażę. Weźcie u niego na filmie, napiszcie, że mi sprezentował tego Wiedeńskiego. Bo jemu i tak niepotrzebny. Ale spiszcie się z tej drabiny. Chcę wam pokazać tego Wiedeńskiego. O, jest tutaj. No jest. O, zobaczcie, tutaj jest. Zjeżdżaj. O, jest tutaj. Ładnie, oceńcie panowie tego Wiedeńskiego. Gdzie on poleciał? Tu gdzieś jest. O tutaj. Czy ładny? Kto się zna na Wiedeńskich, proszę ocenić. Cały bialutki stoi. Tu jest. Czy ładny? Proszę mi ocenić tego Wiedeńskiego, bo ja tej rasy nie miałem nigdy. Ładny, bo bialutki. Tu jest. Teraz go lepiej widać. Oceńcie panowie, czy ładny Wiedeński, czy to samczyk, czy samiczka. Ale moim zdaniem samiczka. Boluś, to ci weszło kiedyś? Kto takie ma Wiedeńskie ładne? On jeszcze nie spierzały. Dobra. Kto się zna na Wiedeńskich, proszę o ocenę w komentarzu. Nie chodzi ile kosztuje, tylko czy możliwy gołąbek. Zobaczymy, czy Boluś mi go da. Bo u mnie jak jest, to zawsze coś wycygali. A tam, ty jaki murzyn tam masz kolor czerwony. Co? Otworzył im już. Tu bociady. Ma tych młodych po dwie obroczki. Tu widzę jeden pocztowy. Dobra, złazimy. Tamte jeszcze siedzą na górze. Chodź. Ma tych berlinów, czaposzy, panowie. We szwance. Ja mam tu ma ciasno. Tu będzie miał zawsze ciasno, jak tyle gołębi.
gniazda ma za dużo. Zobaczcie, wchodzą do żarcia. Newki nawet ma. Jeszcze młode ma, zobaczcie. Wolek jeszcze młode ma. Wolka młode, berliny. O, dobry jest. Gdzie tu ciasno jest? Jaśniaków też ma, widzę, białych ogonów trochę. Ja, obczajkę nawet ma. Tu każdy, o, jest ten wiedeński. Zaraz go wycyganimy. Ale dopiero go wezmę, jak ocenicie mi go. Kto się zna na wiedeńskich, proszę o... Jest tu każdy kaliber. Każdy kaliber. Tu Bolek jeszcze kawałek działki do tej flagi zabieram gościowi, bo się należy, płaci za nią, a nie wie, dopiero się dowiedział, że ją będzie miał. Gojemniki tam będzie przesuwał i dobudowywał. Dobra, pozdrawiam, jak się podobał film na wyjeździe. Patrzcie, jak 3, jeszcze 4. Tam jeszcze ich jest od groba. Gdzie one? O tam. Tu. I to na maksa przybliżenie, nie? Jeszcze 10 na niebie siedzi. Z 10 jeszcze ich siedzi, co? Wystaw na w klatkę, zrobimy zdjęcia, wystawimy na Olixa, dobrą cerę zrobisz, teraz są wysyłki. Jutro jadę na pocztę zobaczyć, czy można w kartonach nie tych grubych. No dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć naliczyłem. Jeden wali, patrz. A to, nie, to ten. Czaposz. Bolek nie umiał napisać, bo kiedyś na dźwięk, bo nie znał się na tej rasie. Prawda. Co? Zapisałeś czaposze i pantosze, nie? Czaposze, pantosze. Bo ja nie znałem nawet. Co? Dopiero ty je poprzebudziłeś. Jest ich sporo jeszcze, zobacz. 3, 4, 5... To jest 9 sztuk. Prawda mocno, nie? Bo te czaposze to są budapesztańskie, to są te węgierskie. A tu zobacz, jaki łysy daje. Jak one ci osobno chodzą, jeszcze rozpierzona, co jak płynie, to one... Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia w następnych filmach. U pana Bolesław. Pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy panu.